Steam to gigantyczna platforma, na której znajdziemy największe hity od popularnych, uznanych twórców. Ale jest to też miejsce, w którym sukces mogą odnieść drobne, nikomu nieznane gry niezależne. Obok najnowszych odsłon Call of Duty, GTA i Fallouta znajdziemy tytuły o nieporównywalnie mniejszym budżecie i skromniejszej kampanii marketingowej. Wykorzystują to także polscy deweloperzy i właśnie takie produkcje przedstawię w niniejszym materiale. Niewielkie, niepozorne, wyprodukowane nad Wisłą hity. BitCop to nietypowa przygodówka z marca zeszłego roku, która zebrała w branżowych mediach naprawdę przyzwoite oceny. Gracz wciela się w detektywa nowojorskiej policji, który zostaje wrobiony w morderstwo i rabunek, a w efekcie przymusowo zmienia stanowisko na zwykłego, szarego policjanta. Przez 20 wirtualnych dni musimy wykonywać codzienne obowiązki tzw. krawężnika. Na wykonanie zadań mamy określony limit czasowy, więc wszystko trzeba robić w biegu, a jakby tego było mało, do różnych zdarzeń dochodzi w tym samym czasie, więc musimy decydować, którym zadaniem się zająć, a które odpuścić. A te wybory mają bardzo istotny wpływ na opinię, którą nasz policjant cieszy się wśród mieszkańców i lokalnych bandytów. Czasami warto przymknąć oko, dogadać się i odpuścić, co nie jest może chwalebne, ale nie da się w pojedynkę uratować świata. Każdemu zadaniu towarzyszy odpowiednia minigierka, a gracza bez przerwy pogania licznik czasu. Presja jest więc spora. Steam nie udostępnia danych statystycznych, jednak szacuje się, że sprzedano ponad 126 tysięcy egzemplarzy BitCop, co oczywiście w skali globalnej nie jest oszałamiającym wynikiem, jednak pamiętajmy, że to niewielka produkcja, o której wielu z Was słyszy zapewne po raz pierwszy. Darkwood to debiutanckie dzieło warszawskiego studia Acid Wizards. Gra jest miksem survival horroru, zręcznościówki i przygodówki, ale posiada też elementy RPG. Wcielamy się w postać, która po prostu eksploruje mroczny świat, zbierając surowce i mierząc się z agresywnymi potworami. Rozgrywka została podzielona na dwa etapy, jak to często bywa, na przykład w tytułach z zombie w roli głównej. W dzień potwory dają nam trochę odetchnąć, więc możemy poruszać się po dostępnej planszy oraz ulepszać swoją kryjówkę, natomiast w nocy odpieramy ataki. Co ciekawe, starcia z potworami mają wpływ na psychikę bohatera, który stopniowo pogrąża się w szaleństwie. Darkwood sprzedało się w liczbie ponad 170 tysięcy egzemplarzy. Ruiner, czyli osadzona w cyberpunkowym świecie taktyczna strzelanina od studia Rycon Games. Twórcy inspirowali się mocno legendarnym Syndicate'em, oczywiście tym z 1993 roku, a nie shooterem z 2012. Ruiner zabiera nas do ciekawego, aczkolwiek typowego dla cyberpunku miasta, pozwala na jego eksplorację i zmusza do częstych pojedynków z falami różnorodnych przeciwników. Nie zabrakło także systemu rozwoju bohatera oraz naprawdę estetycznej oprawy graficznej, napędzanej silnikiem Unreal Engine 4. Gra jest niezwykle dynamiczna, a używając określenia taktyczna strzelanina, zdecydowanie nie miałem na myśli czegoś pokroju UFO Enemy Unknown. Ruiner jest zdecydowanie szybszy, bardziej dynamiczny i zręcznościowy. Według naszych danych na zakup zdecydowało się ponad 200 tysięcy graczy. Got injured, going to the hospital. 911 Operator od warszawskiej ekipy Jutsu Games, albo Jutsu, sam nie wiem, to nietypowa gra niezależna, w której wcielamy się w pracownika służb ratunkowych, obsługującego linię telefoniczną. Naszym zadaniem jest odbieranie połączeń, wysyłanie odpowiednich jednostek i udzielanie porad, na przykład związanych z pierwszą pomocą. Zdarzają się uliczne bójki, pożary, kradzieże, wypadki samochodowe, problemy zdrowotne, napady, wykroczenia drogowe itd. Co ciekawe, można wcielić się w operatora pracującego w jednym z realnie istniejących miast, o ile jego mapa znajduje się w bazie OpenStreetMap. Jeżeli chodzi o sprzedaż, szacuje się, że rozeszło się blisko 220 tysięcy kopii. Symulator budowlańca. Nie brzmi porywająco, a jednak stworzony przez studio Empire & House Flipper odniósł zaskakująco duży sukces. W grze wcielamy się w przedsiębiorcę, który zajmuje się przeprowadzaniem generalnych remontów mieszkań. Po zakupie zapuszczonego lokalu musimy przywrócić go do stanu używalności. Ręcznie wyburzamy niepotrzebne ściany, naprawiamy instalacje, malujemy, sprzątamy i meblujemy, aby sprzedać dom z dużym zyskiem.
Na zakup House Flippera zdecydowało się ponad 350 tysięcy graczy. You've got 60 seconds. That's more than Ted needs to collect supplies essential for survival. Aren't you forgetting something, Ted? 60 Seconds, czyli bardzo nietypowy survival wyprodukowany przez poznańskie studio Robot Gentleman. Lądujemy w typowym domu zamieszkanym przez typową amerykańską rodzinę na chwilę przed wybuchem bomby atomowej. Po usłyszeniu alarmu mamy dokładnie 60 sekund na zgromadzenie zapasów i doprowadzenie domowników do pobliskiego schronu. Świat jest generowany proceduralnie, a więc nauczenie się układu pomieszczeń i rozmieszczenia surowców jest niemożliwe. Po zejściu do schronu zadaniem gracza jest jak najdłuższe utrzymanie rodziny przy życiu, co często wymaga podejmowania trudnych decyzji. Sprzedało się blisko 580 tysięcy egzemplarzy 60 Seconds, to jest naprawdę niezłym wynikiem. Something happened here. Something so frightening, so deeply unnerving. Something wicked. I na koniec Layers of Fear, czyli pomysłowy, pierwszoosobowy horror, który narodził się w Krakowie. Głównym bohaterem jest 19-wieczny malarz, który boryka się z poważnymi problemami psychicznymi. Eksplorując jego posiadłość, poznajemy przeszłość bohatera, dzieje jego rodziny i trapiące go demony, co generalnie polega na uczestniczeniu w chaotycznych wizjach i urojeniach artysty. Środowisko jest w pełni interaktywne, nie zabrakło nawet zagadek logicznych i sekwencji typowo zręcznościowych. Na Steamie rozeszło się ponad 1 200 000 kopii Layers of Fear. Jak na grę stworzoną przez anonimowe na świecie studio, reprezentującą w gruncie rzeczy dość niszowy gatunek, robi to wrażenie. We start over. I to już wszystko. Dobrze, że Steam wspiera mniejszych twórców, ponieważ dzięki temu mogą oni dotrzeć do setek tysięcy graczy, a w ten sposób odnieść sukces, zarobić i po prostu się rozwijać. Steam ma naprawdę duży udział w dynamicznym rozwoju segmentu gier niezależnych i jak widać, Polacy w pełni wykorzystują ten potencjał. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.